Słyszycie? Prawie że kompletna cisza. Żadnych hałasów. Specjalnie nawet nic nie słychać. Dla mnie dzisiaj jest 6 dzień urlopu. Dla innych może 10. A dla jeszcze innych może przedostatni dzień urlopu. A może ktoś inny mówi, dla mnie przedostatni dzień pracy. A w sobotę na urlop wyjadę. Dlaczego wyjeżdżamy na urlop? Bo pragniemy tej ciszy. Potrzebujemy co jakiś czas wejść w miejsce, w którym zbliżymy się do Boga. Zauważcie, że w Starym Testamencie Bóg nie mówił w chaosie i w hałasie, ale mówił zawsze w ciszy. Przemawiał zawsze wtedy, gdy słuchający go był na to przygotowany duchowo, wewnętrznie, bo gdy był w ogóle nieprzygotowany i powiedział: zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. W Nowym Testamencie Pan Jezus za to, gdy zbliża się do świątyni i widzi, jaki tam jest hałas i harmider, po prostu rozpędza towarzystwo. Aby ci, którzy idą do świątyni, mogli zrobić to w ciszy i skupieniu. Aby ci, którzy idą do świątyni, mogli zastanowić się, co chcą Bogu powiedzieć, co chcą Bogu przekazać. Teksty biblijne na dzisiaj, na czwartek, 30 lipca, znajdziemy ze Starego Testamentu w księdze Sofoniasza. Milczcie przed obliczem wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana. W Ewangelii Marka usłyszymy: kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Matka Ewa zaś pisze: chcesz usłyszeć jego szept? Zamknij swoje uszy na inne dźwięki. Chcesz, aby on do ciebie przemawiał, zatem milcz. Czy chcesz, aby się do ciebie odezwał? Ucisz się. Umiejętność uciszenia się to niesamowity dar, a zarazem dużo pracy nad sobą. Pewnie pamiętacie, jak podczas kłótni domowej mąż, żona, a może rodzice, a może wy do kogoś starszego od was powiedzieliście: milcz i wysłuchaj mnie, co mam tobie do powiedzenia. Wyobraź sobie, że Pan Bóg też chce, abyś milczał i posłuchał, co On ma tobie do powiedzenia. Znajdź sobie ten czas. Czy jesteś na urlopie, po urlopie czy przed? Pójdź sobie w miejsce, w którym możesz się wyciszyć i posłuchaj, co Bóg ma tobie do powiedzenia. Pozbieraj swoje myśli w modlitwę, w słowa pełne nadziei, zaufania, wiary, pewności, przekonania, przeświadczenia. I złóż słowa twojej modlitwy w Boże ręce. Łaskawy Boże, tobie dziękujemy za czas, który dajesz nam, abyśmy w ciszy mogli z tobą porozmawiać. Błogosław te wszystkie chwile, kiedy odkładamy telefon na bok, kiedy wyłączamy telewizory, kiedy gasimy radia, kiedy odstawiamy komputery na bok. I w ciszy rozmawiamy z tobą. Wsłuchujemy się w twoje słowo.
Błogosław Boże nam ten dzisiejszy dzień. Błogosław nam wieczór i noc. I następny poranek, i kolejny dzień. I naucz nas słuchać głosu Twego, podążać za Synem Twoim Jezusem Chrystusem i odczuwać błogosławieństwo łaski spływające na nas przez Twego Ducha Świętego. Amen.